No i czas na kartkę z kalendarza na 22 września. Jest to niedziela, 266 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Joachim, Maurycy i Tomasz oraz Bazyla, Daria, Digna, Eksperiusz, Emeryta, Emmeran, Felix, Ignacy, Imbram, Innocenty, Jonasz, Józefa, Kandyt, Prosimir, Tacjusz, Wiktor i Witalis. No i oczywiście wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. Przepraszam, ale jeszcze mam trochę chrypę. Nietypowe święta. Światowy Dzień Bez Samochodu, Światowy Dzień Nosorożca i Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. Bardzo ważna sprawa. No. I teraz przechodzimy do przysłów. Jest ich kilka. Joachima boską mocą, dzionek się już równa z nocą. Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy. Jeśli Maurycy ma jasne lice, to przyprowadzi wnet nawałnicę. Maurycy jak się śmieje, wiatrem rychło powieje. No i to wszystkie te przysłowia. A teraz mamy słońce, dalej jest w znaku panny, świt o 5.47, wschód o 6.21, zachód 18.35 i zmierzch 19.09, już wcześnie dosyć. Księżyc na przełomie byka i bliźniąt zachodzi o 12.41, a wschodzi o 20.12. Cytat dnia. Bowiem słuszność ma filozof, który mówi, że granica między szczęściem a melancholią nie grubsza jest aniżeli ostrze noża. I to powiedziała Virginia Woolf. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vloga. No i witam serdecznie w nowym dniu. Z kawusią na balkonie, z tą jesienną moją dekoracją. No, z kawusią to muszę tu pokazać. No, także witam serdecznie. Dzisiaj się troszeczkę zaspałam. To znaczy się Wiki mnie budziła na czas, a ja jakoś tak, no jeszcze chwilkę i potem nagle wyskoczyłam jak z procy, no bo kurczę, usnęłam, nie? No, także teraz jestem troszeczkę w niedoczasie. Będę się musiała szybko zwijać, więc tutaj nie ma czasu dzisiaj rano na jakieś poranne pogaduchy. Ale mam nadzieję, że w ciągu dnia to nadrobię, nie? No, poza tym mam dzisiaj w planie, wiadomo, sprzątanie, u mnie dzisiaj piątkowe sprzątanie, a później jakieś może powyciągać te jesienne dekoracje. Także zobaczymy, co mi się uda zrobić. Tak patrzę na ten, on taki wygląda, jakby był tutaj suchy. No ten jest taki bardziej zielony, taki żywy. A ten jakiś taki, jakby chciał być przesuszony. No nic, zobaczymy, jak długo postoi. W każdym razie bardzo, bardzo mi się to podoba. Mimo to, że jest jesień, ale jesień też można fajnie dekoracje robić. I też wcale nie musi być smutne, nie? Jesień to ma takie raczej bardziej ciepłe kolory, chociaż lato też ma ciepłe kolory. No. Ale żeby nie było. Kwiatuszki moje jeszcze są tutaj. Jest lato jeszcze. Jeszcze jest lato. U mnie. U was to może już nie. No. Także pelargonki kwitną. Ta dopiero pierwszy raz będzie kwitła. To są te, co wysiałam. No. Także tak. Coś tam na przyszły rok z pelargonii mi się przetrzyma, mam nadzieję. Bo te niektóre, to one są takie biedne, zobaczcie. No to już trzeba będzie znowu poobrywać. Ale mają takie małe listki, po parę listków. Nie wiem. Będę to musiała dać do innej donicy. No i mam nadzieję, że mi to przeżyje. No, tutaj też. Bo w zeszłym roku siane, to ona powinna jeszcze mieć dużo energii, a ona ma wszędzie te łyso, bez liści,
A tu ma takie tylko troszeczkę listków. Nie wiem, co jest grane. No. Znaczy się pewnie słaba ziemia, ale ja też niby słaba ziemia. Ona była w połowie wymieniana. A też dużo nawozów dawałam. A jednak widzicie, może za dużo tutaj konkurencji jest albo co. Ta pelargonka to była wysiana i jeszcze widzicie, taka jest. Tu jest następna. Ta to przynajmniej chyba ma zamiar kwitnąć już. Chociaż też nie. Także no, będę zbierała te pelargonki. Ta jest czerwona, słaba. Same takie słabizny się porobiły z tamtych. Trzeba będzie to potem na czas, będę je musiała powyciągać i do jednej takiej donicy włożyć. Tylko jeszcze nie wiem do której. Żeby one miały z dobrą ziemią, z nową ziemią będę musiała wsadzić. Żeby one sobie przetrzymały fajnie. No, mówiłam, że nie mam za dużo czasu, więc się tutaj nie rozgaduję, bo naprawdę jest późno, a później w ciągu dnia nadrobię. No i pokazuję Wam moje śniadanie. Oczywiście ono nie jest idealne, dlatego że te sandwicze mi się wydaje, troszeczkę za krótko trzymałam w tej maszynce i za wcześnie wyciągnęłam z tego papieru, bo tu już troszeczkę później i on się już trzyma troszeczkę bardziej. Po prostu musi ten ser, który tutaj jest, musi bardziej stężeć, musi troszeczkę podstygnąć i wtedy się będzie lepiej będzie to lepiej wychodziło z tego papieru, bo ja do sandwicza papier dałam po prostu do tej maszynki, żeby to, co tutaj dałam, jajko i te różne dobroci, oczywiście dużo sera żółtego, żeby mi to potem fajnie odchodziło, nie? Bo z papierem to się wyciągnie i potem właśnie jak papier, jak to troszkę przestygnie, to lepiej wyciągać z papieru po prostu, o. A ja się już pospieszyłam, bo głodna troszkę jestem i troszkę za wcześnie i troszkę mi się porwało to, ale i tak będzie to dobre. No i oczywiście tu mamy jeszcze sałatkę z pomidora. No może wyglądać tak sobie ta miska, nie instagramowo, ale tutaj jest papryka, ogórek, ta pomidor wiadomo, cebulka, tam jeszcze zielona pietruszka, koperek, no i dałam tutaj ser Fawita, troszkę oliwy, no i jak mieszałam to z tym serem, to tak właśnie wygląda. No, ale w smaku to dobra. Oczywiście sól, pieprz, czosnek i tam inne takie przyprawy według uznania, nie? Także jeśli coś jecie, to życzę smacznego. No, jestem w trakcie wyciągania dekoracji. Jesiennych nie ma tak dużo jak innych. Także tutaj na razie wyciągnęłam sobie takie zawieszki, dyńkę, te liście. Tutaj to mam raczej do dekoracji, do tych wianków. No, także tutaj nie ma za bardzo. Ale co tutaj mam? Wyciągnęłam 4 kubki. Oczywiście ten mój kubeczek wyciągnęłam. Ale za to pójdzie 2, 4. O, to są 2, 6, 7 kubków pójdzie do schowania. No. No bo tam też przybyło tych, co kupowałam ostatnio i co dostałam. Właściwie to, co dostałam większość, to na razie jeszcze tam będzie. Ale tutaj mam zajączki, no to wiadomo, że idą. Tutaj jest takie wiosenne, mnie się to kojarzy. Też idzie do schowania. Tutaj mój no taki letni kubek. No ten to już typowo taki letni dostałam. No i ten różowy. Dlatego, żeby mi po prostu miejsce mi się tu zrobiło. No tutaj troszkę tylko miejsca jest. No, bo są i te kubeczki, te filiżanki. Tu sobie Wiki zakupiła taki grzybek ostatnio, to jakby tu było mało miejsc, wiecie, mało kubków różnych. Także jest tych kubków tutaj dość sporo. No i trochę miejsca sobie zrobiłam, a jak przyjdzie czas na wymianę świąteczne, no to jeszcze więcej. Te wszystkie szklane chyba stąd pójdą, filiżanki,
a przyjdą świąteczne. No, także to by było na razie. Nastawiłam sobie tutaj te, widzicie co? Kupiłam się, nie mogłam się oprzeć, byłam na targu, bo miałam po coś tam jechać. Już teraz nie pamiętam, bo pomidory. No i kupiłam węgierkę. Będę ją potem, jak będzie wolny czas, na powidła. Ale prawdopodobnie te powidła albo będę w tym robiła, albo w tym, co niby do chleba jest, bo tam też powidła można robić. No. No i co, to posprzątałam tutaj się... Oj. Posprzątałam mi tu, miałam brudny ten obiektyw. Cała zgrzana jestem, słaba jestem, powiem wam. No ale powoli, powoli robię. No tu trzeba było, wiecie, w kuchni wszystko powymywać, tacki poprzesuwać, tacki same powymywać. No bo to wiadomo, że to jak się używa, to się to brudzi, kurzy się, zawsze coś tam wpadnie. Także to na te noże tutaj też trzeba było to umyć porządnie, no bo to było tylko ścierane, ścierane, a jednak z czasem to trzeba, czasami to trzeba porządnie wymyć w środku. No i tak walczę teraz z tymi kubeczkami. Jeszcze zobaczę jedno pudełko, co tam mam, czy tam są jakieś takie rzeczy jesienne. No a potem będę odkurzała. Poodkurzam, a jak już poodkurzam, to potem dopiero powykładam, dużo tego nie ma, te liście i tak dalej powieszę na lustra, a dynkę gdzieś tam położę sobie na razie. No wiadomo, że wianków na razie nie robię. No. Trochę się człowiek porusza i już cały jest zgrzany. No a byłam podlać jeszcze kwiaty na balkonie, to też się nalatałam z tą podlewaczką, tą dużą. Niby tam jest 5 litrów, ale to tak jest, wiecie, jedna podlewaczka na dwie takie skrzynki. No. Także tak, teraz akurat słońce jest akurat w moich wrzosach. No. Tak, i za chwilę znowu Zbyszek przyjdzie i za chwilę znowu powiki pojadę i to tak się to kręci, nie? No, później wam jeszcze więcej poopowiadam. Mam nadzieję, że zdążę sobie jeszcze usiąść troszkę na balkonie. No i liście tutaj już od kilku dni stoją. Dużo, jak mówiłam, tych dekoracji nie mam. Także tu mam na razie liście. Tutaj są na razie woreczki do układania na wiankach. Sówka. Tutaj się dużo nie zmieniło, tylko tutaj dałam pomarańczowy lampion na świece. No, kwiatki dam inne, ale takie normalnie. Dynka jest tu. Na razie. Tutaj zaraz oświecimy. Tutaj mamy lustro przyozdobione liśćmi, wiewióreczkami. Tu są żołędzie i jeszcze. A tam są muchomorki. O, tak się kręcą. Tak. No i tutaj też jeszcze mamy listki. No, także na razie tylko tyle tych dekoracji, bo w sumie więcej nie mam, tak, tylko na te wianki, żeby zrobić. Tutaj się możecie dziwić. To jak przykleiłam kiedyś na zimę, tak to jest cały czas, nie odklejam tego, bo się boję, że jak odkleję, to już potem nie będzie ten klej trzymał. I choineczki mam cały czas. I co bardzo wkurza Wiki. No, także tyle na razie. No i teraz kawkę sobie zrobiłam. Tu mam jeszcze też i wodę. Na stole postawiłam te kwiaty. A jeszcze tam sobie nie dałam dyniowej tej świeczuszki. Te lajty dyniowe. Muszę sobie tam powkładać i będzie. I będzie fajnie. I chwila odpoczynku, za chwilę znowu muszę jechać. Nawet chyba kawy nie zdążę wypić. No i to taka robota jest. Ale ładny zachód słońca. Nie wiem, czy to widać będzie, jakie to czerwone jest. Naprawdę ładnie.
Ładnie wygląda. Wcześniej było bardziej to rozlane tutaj, ale nie mogłam podejść z telefonem, bo z nim rozmawiałam. Przez telefon rozmawiałam, to nie mogłam nagrywać w tym czasie. No, ale pięknie to wygląda, nie? No i wieczorny spacerek. A tak nisko księżyc. Już nie jest. Już nie jest całkiem w pełni, bo już mu kawałek czek brakuje. A my idziemy na spacerność. To znaczy ja idę sama z Klusią. Pięknie wygląda. No i jak widać, jestem już na posterunku. Przychodzę z herbatą. Dzisiaj nie mam ziółek, bo Wiki robiła herbatę wieczorem dla siebie, dla Zbyszka, bo oni już też zakatarzeni są. No i nie pytała się mnie, tylko mi zrobiła też herbatę, bo każdemu przygotowała cytrynę i imbir do herbaty. No także mam tutaj herbatę normalną z cytryną i imbirem. No, ważne, że ta cytryna i imbir tutaj są, nie? No, także dzisiaj bez ziółek, a za to z imbirem. No, a tak w ogóle to dzisiaj spędziłam tak dzień, znowu cały tydzień mi tak jakoś przeleciał, ciągle coś robiłam. Dzisiaj też, jak widzieliście, tam troszkę powyciągałam tych listków. W sumie nie mam tego dużo. Ja myślałam, że nie wiadomo, ile mam tych dekoracji jesiennych. A tutaj się okazuje, a czekajcie, bo przecież jeszcze mam gdzieś jeżyki. Teraz mi się przypomniało, że przecież mam jeszcze jeżyki. Będę je musiała jutro wyciągnąć. Jeżyki i grzybki tam były. Więc tak będę przypominać, aż się będę je wyciągać, to wszystko, aż będzie nagle na adwent trzeba będzie wyciągać. No, to o tych jeżykach zapomniałam, ale tak to chyba... Dynia, jeżyki. Chyba nie mam nic tak więcej już. Nie wiem, jeszcze popatrzę w najbliższych dniach. No ale jak widzieliście, listki już są na miejscach. No. I potem sobie usiadłam, żeby wypić kawkę, bo myślałam, że jeszcze mam pół godziny, a tu Wiki zadzwoniła. No. No i wiadomo. Pojechałam, ale też pojechałam też do sklepu tego Maxi Zoo po saszetki, bo miałam kupić dzisiaj, ale rano nie kupowałam, nie jechałam po to, no bo jak założę Wiki, to jeszcze jest ten sklep zamknięty i musiałabym czekać. A potem to już mi nie było po drodze, więc stwierdziłam, że pojadę po to później. No i pojechałyśmy tam. Też jeszcze załatwiałam dalej z tym moim internetem w Playu, bo to mieliśmy z tego, z UPC, a rezygnujemy z UPC, bo UPC jest wchłonięte przez Playa. Dostałam taką wiadomość na skrzynkę mailową. No i teraz już byłam tam, wam mówiłam, że tam coś tam załatwiałam, no i dzisiaj pan z Playa dzwoni, że dlaczego ja rezygnuję z tego, nie z Playa, z UPC, dlaczego ja rezygnuję z telewizji. No mówię, jak nie mam telewizora, nie oglądam od 5 lat telewizora, to po co mam ciągle płacić ten abonament tam, nie? No, tą kablówkę. A on mi mówi, no chyba, że tak. No i mówię, że za to będę dalej korzystała z internetu. No, na to pan powiedział, że to nie muszę przechodzić do Playa, mogę zostać w UPC, no ale przecież oni go wchłonęli, nie? No i to tam dalej przedłużyć umowę i tak dalej. No ja mu mówię, co załatwiłam w tym Playu i że dostałam przecież wiadomość, że UPC jest przejęte przez Play, no to na to samo wychodzi, nie? A nie, no bo...
tutaj to bym dostała 20 zł mniejszy rachunek, a tam nie wiadomo w tym Playu, teraz jest taki, a za chwilę będzie 300 zł. Ja sobie tak myślę, 300 zł za internet. Ja przecież w Plusie też mam internet, też ten szybszy, no i nie płacę takiego rachunku, nie? No. Ale nic, słucham, co on mi tam ma do powiedzenia. Ja mówię, no dobra, bo się upierał, żeby przedłużyć u niego tą umowę. Ja mówię, no dobra, ale to co bym musiała zrobić? Musiałam coś jeszcze dopłacić? Tak go tak podbieram, bo wiecie, coś mi się oświeciła taka lampka z tyłu, czy to nie jest jakieś oszustwo, dlatego że przecież pod banki się podszywają różne osoby i dzwonią jako z banku, nie? No to co to takie UPC? Tylko że zastanawiające było to, że no rezygnuje z tej telewizji i on o tym wiedział, nie? No, także do końca nie wiem, czy to oszustwo, czy nie, ale pan ciągle się opierał, że czy dowód osobisty zmieniałam. Że mam tam do któregoś roku i czy zmieniałam. Mówię, nie. No to on mi pośle tą umowę na maila. Mam kliknąć tam jakiś link, żeby przeczytać tą umowę i odkliknąć, że się zgadzam, bo to będzie równoznaczne, że się zgadzam na te warunki zmienione. Ja mu mówię, że tak właściwie to ja się boję na takie rzeczy klikać, bo ofen powiedziałam, bo jest dużo oszustw w sieci i ja się boję takie rzeczy, że ja bym się musiała syna zapytać. No a pan powiedział, no dobrze, ma pani czas 10 dni, to się pani syna zapyta, nie? Jak syn przyjdzie. No. No i posłał mi jednocześnie maila na skrzynkę i SMS na komórkę. I powiedział, że teraz wysyła i że będę wiedziała, że to on wysłał. Tylko, że problem w tym, że ja jemu nie wierzyłam, że on jest z Playa, z UPC. Bo jeszcze się go pytam, no dobrze, a może bym, ja bym wolała to tak osobiście podpisać tą umowę, nie? Gdzieś macie jakąś siedzibę jeszcze tutaj? Mówi, że już nie, no to... No i tak powiedziałam, że dobrze, to syna muszę popytać. Z Wiki to tak żeśmy przegadały. Powiedziała, że to trochę wygląda jak oszustwo. No i pojechałyśmy do tego Playa, powiedziałam tej pani tam, ona powiedziała, że nie umie zweryfikować, bo jej pokazałam numer telefonu, że nie umie tego zweryfikować, tego numeru, ale dziwne, że on powiedział, że może kosztować 300 zł internet, bo przecież jeśli to był z UPC, no to to jest to samo, co już teraz, co Play. No to taki konsultant takich rzeczy nie będzie opowiadał przecież, nie? To ją też tak troszkę zastanowiło. No i uzgodniłyśmy, że normalnie, tak jak się z nią umówiłam, tak przyjdę potem zmienić tą umowę i tak dalej. No, ale trochę czasu to zajęło. No i tak na 100% nie wiem, czy to było oszustwo, czy nie. W każdym razie nigdzie nie klikam. W żadne linki nie klikam, nawet tego SMS-a nie otwieram, bo wiecie, lepiej dmuchać na zimne, bo już mi raz tak się stało, że mi ktoś przejął właśnie i Instagram, i Facebooka, i tam jakieś głupoty były wypisywane w moim imieniu, nie miałam dostępu do poczty mojej. Także wolę już teraz nie ryzykować, bo następnym razem mogę coś więcej stracić. Także wiecie, nie klikam. Wolę to na miejscu, w punkcie gdzieś tam uzgodnić, nie? No. No i przy okazji poszłyśmy sobie pooglądać buty i torebki. Wiki poszła sobie oglądać. No, także ona już sobie tam znowu zrobiła listę, co znowu chce kupić. No, i przyjechałyśmy do Domciu. Posprzątane mam, udekorowane w miarę tak, no, parę rzeczy, tylko to, co widzieliście. No, a w przyszłym tygodniu będę chciała
zrobić wianki powoli. No i w przyszłym tygodniu bym się musiała zabrać za tą moją działkę. Bo potem to już będzie coraz to zimniej znowu. Także mam nadzieję, że uda mi się to jakoś szybko tam zrobić. Także na przyszły tydzień to już mam tyle rzeczy pozaplanowanych, że szok. No ale zobaczymy, może coś akurat... Coś z czymś zdążę, choćby z połową, to już będzie znowu coś do przodu, nie? No. Także teraz wieczór już byłam z Klusią na spacerku, na takim dłuższym spacerku. Ostatnio ubieram się, wiecie, tak cieplej na te wieczorne spacery. No bo jednak w ciągu dnia słońce grzeje, a wieczorem to już tak spada ta temperatura. Teraz chyba gdzieś koło 12-13 stopni było, jak szłam. A tak już znowu słyszałam, czytałam takie informacje, że nadciąga jakieś tam polarno-morskie, jakieś tam z Syberii chyba, powietrze zimne. Z tym, że u nas to jeszcze nie będzie żadnych mrozów ani przymrozków, bo jeszcze zanim do nas dojdzie, no to ono się jeszcze ogrzeje, to powietrze. No, ale wiecie, jeszcze trochę, jeszcze tydzień, dwa, trzy, cztery i zaczną się już takie naprawdę zimne noce robić. Chociaż to, co czytałam, to nawet to w nocy może być od 1 do 3 stopni chyba. To wiadomo, że nie wszędzie, tylko w niektórych regionach może, w tych najbardziej zimnych, nie? Ale no, trzeba się już będzie powoli z tym na to szykować, że może być, mogą być takie zimne noce. I ja sobie już od razu po prostu się otulam moimi sweterkami jesiennie i idę na spacer i nie jest mi zimno. A lubię tak się w swetry poowijać, a tym bardziej ciemno, to tam nie widać, co ja tam mam poubierane. Spodnie ciepłe, swetry ciepłe, nie ubieram kurtki, tylko mam też jeszcze taki swetr wierzchni, fajny taki, szary. I sobie idę i mi jest tak fajnie. No, na spacer. No a teraz stwierdziłam, że jednak coś by tu trzeba zagadać. Oglądałam przed chwilą sobie detektywów na playerze. Player, bo mi się przypomniało, gdzieś mi tam coś wyskoczyło i że to jeszcze nagrywają chyba, albo może jakieś nowe odcinki, czy coś, nie wiem. Nie doczytałam, tylko mi się przypomniało o tym, że ja to kiedyś oglądałam zawsze, jak przyjeżdżałam do mamy, wieki miała parę lat. 5-6. Ja tak jeździłam, tata mnie, po mnie przyjeżdżał, zabierał mnie z Wiki do babci, tam wiecie, trochę pobyliśmy tam, to było tak przeważnie tak, raz, dwa razy w tygodniu było tak, że tam jechaliśmy do nich, nie? Tam albo z mamą szliśmy sobie na spacer do parku, albo po prostu mama jakieś naleśniki robiła, ja potem do domu zabierałam. No, starsze dzieci to już do szkoły chodziła, a Wiki jeszcze była mała, to tak jeden dzień można było tak sobie w tygodniu wygospodarować, nie? No i zawsze właśnie wtedy jeszcze oglądaliśmy detektywów koło 7 chyba wieczorem, a potem mnie tata zawoził. Detektywów, W11, coś tak, tak jakoś to było. Wiem, że to są dwie różne rzeczy. No i potem do domu mnie zawoził. No i tak mi się to tak skojarzyło, sobie pomyślałam, a pooglądam sobie. No i oglądałam jeden odcinek, ale jakoś tak nie jestem zadowolona, że to oglądałam, bo znowu takie złe emocje troszeczkę to we mnie wzbudza. Akurat taki odcinek był, że no niezbyt dobrze mi się to kojarzy. No. I teraz stwierdziłam, że nie ma co, nie będę tego oglądała więcej, bo znowu będę tak, na takie te odcinki trafiała, jakich nie chcę, nie? A to nic nie jest fajnego, bo dopóki ludzi nie dotyka takie coś, jak się dzieje tam w tych detektywach, w tych, no to jest wszystko, wiecie, z życia wzięte, nie? Wiadomo, że to nie jest autentycznie tak, że się dzieje w rzeczywistości, tylko na podstawie jakiejś sprawy oni to nakręcają. No, ale takie rzeczy się dzieją i dopóki nam nic takiego się nas nie spotyka i ten to się tak fajnie tak ogląda, ale jak tak już potem gdzieś może się coś takiego zdarzyć w pobliżu, to jednak człowiek tak chętnie już takich rzeczy nie ogląda. No, także
Chyba tego nie będę oglądała. To już wolę sobie poczytać jakieś kryminalne, te komedie kryminalne, to już lepiej, nie? No. A teraz wam poczytam z czarownego tego kalendarza, bo tutaj mamy na 22 właśnie. Coś tu jest do czytania. Znowu sobie chyba tym się wspomogę, bo to jednak lepiej widać. Nie ma tego dużo, tylko jedna niecała strona, właściwie to pół. Równonoc jesienna i święto plonów. Zanim chrześcijaństwo nie wchłonęło dożynek, święto plonów przypadało w okresie równonocy jesiennej między 21 a 23 września. Było to święto dziękczynne za obfitość plonów poświęcone bóstwom urodzaju. Mokoszy, Welesowi, Świętowitowi. Różnie nazywano dożynki. Wyżynkami, obrzynkami, okrężnym. Od obrzędowego obchodzenia pól po ścięciu plonów. A od wieńca żniwnego, największego atrybutu święta, wieńcowym lub wieńczynami. Wieniec dożynkowy pleciono w kształcie koła lub korony. Oprócz zbóż znajdowały się w nim kiście czerwone, jarzębiny, orzechy, jabłka, kwiaty, kolorowe wstążki. Do środka wkładano żywe pisklęta, co miało zapewnić zdrowy i obfity przychówek w gospodarstwie. Ostatnią garść zboża, zwaną przepiórką, brodą, kozą, pępem lub pępkiem, a także wiązką i garstką, pozostawiano jeszcze na polu dla przepiórki mieszkającej w zbożu. Uważano, że dopóki przepiórka, która symbolizowała duszę przodków, nie odleci do ciepłych krajów, nie wolno ścinać zboża. Kiedy ten ostatni snop zboża został ścięty, uroczyście przenoszono go do stodoły, gdzie był przechowywany aż do wiosny. Słowianie wschodni tego dnia obchodzili również Dzień Bogini Łady. No i widzicie, zanim chrześcijaństwo nie wchłonęło dożynek. I tutaj tak ten wieniec jest taki, tak mi przypomina to, jak te wieńce na Jasnej Górze, jak parę razy byłam tak w okolicach dożynek, po dożynkach, właśnie w Częstochowie na Jasnej Górze. I tam właśnie były eksponowane, to chyba przeniesione od ludzi, te takie duże wieńce, no chyba od, nie od konkretnych pojedynczych ludzi, tylko chyba już jakiś, nie wiem, środowisk, no bo takie wielkie te wieńce, takie korony wręcz były dożynkowe. No to się bierze jeszcze ze słowiańskich zwyczajów. A niektórzy mają mi za złe, że ja mówię o Słowianach, że to się kłóci z chrześcijaństwem. Nie kłóci się, bo stamtąd pochodzimy po prostu, nie? No. Także dzisiaj dużo wam nie pokazuję, ale myślę, że to już starczy dzisiaj tej gadki. Gadki szmatki. Jak na niedzielę, bo dzisiaj macie niedzielę, u mnie jest piątek, ale wy macie już niedzielę. Przede mną jeszcze sobota, nie? No. Także tutaj wam troszeczkę o tych dożynkach. U nas już dożynki były, nie? Chyba, bo wiecie, ja już tak nie jestem całkiem w temacie, ale chyba były dożynki. Zresztą teraz w niedzielę chyba były jakieś prezydenckie dożynki. No. To już jest też po dożynkach. No miejmy nadzieję, właśnie też mi się od razu prezydenckie dożynki kojarzą, zaraz mi się, nie wiem dlaczego, ale mi się to kojarzy z powodzią. Dzisiaj z tego co słyszałam, to chyba Wrocław już uratowany, już tam nic nie zagraża, woda idzie dalej.
ale większe miasta już chyba są, chyba będą dały radę. Nie wiem, no wiadomo, że Kłodzko to było zalane, Nysa i tak dalej. Wiem, że dzisiaj w Opolu odetchnięto, że Opole już odtrąbiły, że już jest po powodzi, że to już za nimi. No, a teraz wszystko jeszcze dalej. Teraz się zacznie wielkie, wielkie sprzątanie i naprawy. No i teraz ci ludzie, którzy potracili te domy, no ja jestem ciekawa, jak oni to wszystko zrobią. No bo przecież gdzieś muszą mieszkać ci ludzie, a to też tak łapu-capu w miesiąc czy dwa się nie zbuduje domów, nie? No, mam nadzieję, że wszystko się dobrze jakoś ułoży. No bo co ja mogę więcej, jak tylko mieć nadzieję na to. No, dobra. No, nie mogłam nie powiedzieć o tym, dlatego że no to jednak cały czas gdzieś tam mamy z tyłu głowy, nie? No, to już jest tydzień, jak się zaczął ten wielki deszcz, który przyniósł tyle cierpienia ludziom. No, ale miejmy nadzieję, że teraz będzie już ładna pogoda. Już teraz jest ładna i ciepła pogoda u nas, nie wiem jak tam, no bo wiecie, to jednak jest znowu ileś tam kilometrów dalej, nie? Ileś set kilometrów dalej. To nie wiem jak to tam wygląda, ale miejmy nadzieję, że tam teraz będzie długo, ciepło i po prostu będzie to przyczyniało się do tego, że będzie im łatwiej to wysuszać wszystko, sprzątać i tak dalej. No. A wszystkim innym ludziom życzę dobrej niedzieli, jeśli mnie oglądacie do południa. Wszystkim życzę, wiadomo, dobrej niedzieli, nie? No ale wiadomo, że ludzie z tamtych okolic teraz nie mają głowy ani czasu, ani pewnie możliwości, żeby oglądać, jeśli ktoś stamtąd mnie oglądał. Wiem, że nie wszyscy tam mają tak ucierpieli, no bo wiadomo, że to nie jest, że całe miasto gdzieś tam jest zalane czy coś, tylko w takie fragmenty były bardzo zniszczone. No dobra, już nie będę się w to bardziej zagłębiać. W każdym razie życzę Wam udanej niedzieli, jeśli mnie oglądacie rano, a jak wieczorem, to dobrego wieczoru. No, ja mam już pewne plany na niedzielę, ale nie wiem, co nam z tych planów wyjdzie. Najpierw jeszcze jest sobota, też trzeba ją sobie jakoś zagospodarować, nie? No, to by było na razie tyle. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam, życzę miłego dnia. No i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra. Pa!